Jest ryba. O kurczę. Ale chlenicą. Jak widzicie, taki piękny kleń na woblerka pana Józefa Syndala, na Balskora. Taki duży wobler i też bardzo często siadają takie rybki. Jeszcze tylko zmierzę go i zaraz go wypuszczę. Tak jak widzicie, z takiego szerokiego przelewu z główki, która jest zawinięta, jest równolegle do nurtu. Nic, zmierzę jeszcze rybkę i zaraz ją wypuszczę. Na wszystkie chcesz odpowiedzieć? No jak nie jest dużo. No to Kamil, czy łowiłeś kiedyś na metodę chową? Nie. Ale no nie tak, wiesz, tak... No dobra, daj mi jedną czy inną. No to czekaj. Jak powiem, że tutaj mamy karteczki z pytaniami, to wtedy pokażesz tak kartkę, nie? No. Ale możemy na razie na dół dać, żeby nie było widać, tak wiesz. Dobra, wiem, zaczynamy, dawaj. Mam. Siema. Witam. Witamy w kolejnym odcinku z serii Q&A. Tutaj mamy z Aaronem pytanka. Aaron będzie dzisiaj ze mną odpowiadał. Tak więc zaczynamy. Jak poznaliście się z Aaronem? O tym, jak się poznaliśmy, może powie Aaron. Ja najwyżej dopowiem coś od siebie. No, było to jakieś 7-8 lat temu. Zjeżdżaliśmy na sankach i po prostu tak się zapytałem Adriana, czy mogę pozjeżdżać z nimi, bo byłem sam. No i chyba jakoś tak to no było. No i tak nie? To było w skrócie. No. Potem poszliśmy do mnie, no i tak jakoś znajomość została, no. Wszystko zaczęło się od zimy i od sanek. Tak, i od sanek. Ile czasu zamierzasz prowadzić ten kanał? Chodzi mi o to, do ilu lat będziesz nagrywał? Czy masz już jakieś plany? Pozdrawiam. Jeśli chodzi o prowadzenie kanału, to na razie nie mam zamiaru z tym zaprzestać. Jest to moim hobby, łączę to z moją pasją, czyli z wędkarstwem. Bardzo mi się to podoba. Robię to z kumplami, no i na razie nie mam co zaprzestawać. No, będę robił to tak długo, dopóki będziecie mnie oglądać, dopóki będę miał tam jakąś oglądalność, dopóki będę was tym ciekawił. A jakie plany dalsze z kanałem? Na pewno chciałbym, żeby pojawiło się karpiarstwo, karpiowanie, bo tego było mało. I oczywiście chciałbym, żeby gdzieś tam również zagościły jakieś wypady w dalsze regiony, gdzieś w Polskę, może poza granicę. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. No, co czas pokaże. Taziu Pyly. Pytanie od Tazia. Taziu. Siemka. Czy myślałeś o nagraniu filmu wraz ze swoimi widzami z Krosna i okolic? Bardzo często nam się zdarza wędkować z widzami, często spotykamy ich nad wodą. To jest właśnie fajne, że przychodzimy gdzieś nad wodę i ktoś mówi, tak, że nas zna z internetu. To jest niesamowicie przyjemne, nie bójcie się podchodzić, bo zarówno ja, Aaron, Janusz czy ktoś inny, kto z nami wędkuje, naprawdę bardzo pozytywnie to przyjmuje. I jeszcze Aaron chciał powiedzieć o jednej rzeczy, którą chcemy zorganizować w wakacje, która będzie dla nas bardzo ważna i zarówno dla was, ale to o tym już powie Aaron.
No w wakacje mamy taki plan, żeby po prostu zorganizować takie spotkanie u nas w Krośnie tutaj, czy gdzieś tam. W okolicy ewentualnie. W okolicy, tak. Żeby po prostu spotkać się ze wszystkimi widzami, którzy będą mogli w ten dzień przyjechać do nas i tak wspólnie powędkować. O dacie takiego spotkania poinformujemy dokładnie, jak będzie przebiegać to spotkanie, czy połączymy to może z jakimś łowieniem, poinformujemy na bieżąco. I oczywiście, jeśli jesteście chętni, napiszcie w komentarzu, żebyśmy wiedzieli, czy jesteście zainteresowani takim spotkaniem z nami. No i co, no przechodzimy do następnego pytania. O, i widzisz, Aron, ty potrafisz ładnie odpowiedzieć, jak chcesz, nie? Jakie na przykład teraz? Stosować haki na szczupaka. Duże! Czy będziesz kontynuował filmy z poradnikami? Chodzi mi na przykład o groch. Poradniki na pewno się pojawią. Tylko muszę znaleźć temat na taki poradnik. Temat musi być oczywiście interesujący. Musi to być temat, gdzie będę mógł się swobodnie o tym wypowiedzieć, gdzie będę miał troszeczkę doświadczenia, a nie chcę we wszystkim wprowadzać w błąd. Jeśli macie jakieś konkretne również uwagi co do poradnika, jaki byście chcieli, to tak samo możecie napisać. Ja to wszystko potem rozpatrzę i ewentualnie taki poradnik się pojawi. Wszystko jest zależne od tego, czego będziecie chcieli, oczekiwali. Ja postaram się pod to dostosować. Jak podobało Ci się łowienie karpi? Łowienie karpi z stawów hodowlanych to nie sprawia takiej samej frajdy, jak wyciągnąć taką rybę z dzikiej wody. Właśnie to ja chyba nic więcej nie muszę mówić, bo Aron powiedział całość. Dzikiego karpia niestety nie miałem jeszcze okazji złowić. Wszystkie, które łowiłem, były ze stawów hodowlanych, więc na razie czekam na swoje pierwsze prawdziwe karpiowanie. Jak myślisz, czy na żywca lepszy będzie teleskop czy karpiówka? XD. Na to pytanie odpowie Aron, bo wędkuje bardzo dużo na żywca i może się wypowiedzieć. Przynajmniej moim zdaniem jest tak, że wędka na szczupaka powinna być raz, że dosyć długa, a dwa, że po prostu powinna być dosyć twarda, żeby tą rybę z pewnością zaciąć. No i w sumie to tyle, bo na jesieni potrzebujemy długiego kija, żeby zrobić ten grunt. Tak, bo szczupaki łowimy praktycznie z dna. No i ten kij musi być bardzo, bardzo toporny. I dwa, że na przykład ktoś jak łowi w trawskach, to po prostu jest wygodniej tą żyłkę wyplątać z tej dokładnie trawy. Otóż to, a krótkim kijem niestety tego nie zrobimy. Witam. Nie wiem, czy będziesz znał odpowiedź na pytanie, ale jeziora w mojej okolicy kiedyś były pod PZW. Ryba było pięknie cacy, ale wszystko poszło w dzierżawę. Jeziora są trzewione przez właścicieli, wiecznie siaty, zimą klocki. Czy da się coś z tym zrobić? Niestety taka jest kolej rzeczy i tak dzieje się już na bardzo, bardzo wielu łowiskach w Polsce. Nic z tym nie możemy zrobić. Temat był poruszany dziesiątki, jak nie setki razy. Był poruszany w telewizji, w internecie, w prasach wędkarskich. No ale niestety, lepiej już nie będzie i musimy się z tym pogodzić. Czy lubisz łowić ryby w miejscach, gdzie jest olbrzymia presja wędkarska? Czy raczej wybierasz miejsca, gdzie mało kto się pojawia? Nasze wędkowanie zaczynaliśmy praktycznie łowiąc w środku miasta. No w centrum, jakby nie patrzeć. No, zarówno ja, jak i Aron. I jesteśmy przyzwyczajeni do takiego wędkowania, bo w mieście jest duża presja, bardzo duża. Tutaj przychodzą praktycznie wszyscy miejscowi. No i czasem jest tak, że na jednej główce stoi po dwóch wędkarzy, przynajmniej u nas w mieście. Więc chyba jestem przyzwyczajony do takiego łowienia i nie przeszkadza mi to. Chociaż nie ukrywam, że lubię sobie czasem pojechać gdzieś dalej, gdzie nikogo nie ma. Czy są to jakieś pstrągi, czy jakieś łowienie odrzańskich boleni. Cześć, jakbyś miał kolegę z pracy osiedla i tak dalej i on by brał niewymiarowe ryby, co byś zrobił? Jako dowód miałbyś tylko jego słowa. Przypuszczam, że w takim przypadku znajomość by się skończyła. U nas w grupie wszyscy z chłopaków wiemy mniej więcej, co robimy, co się dzieje. Nikt nie ma nikomu nic do zarzucenia. Niewymiarowe ryby zawsze wracają do wody. Oczywiście każdemu zdarza się jakąś rybę zabrać, ale jest to wszystko w granicach rozsądku i są to ryby wymiarowe, które nie mają okresów ochronnych akurat w dany dzień. Także regulaminu przestrzegamy i dbamy o to, żeby nasze łowiska były jak najrybniejsze. Ale na pewno, jeśli bym miał takiego znajomego, to jakoś bym zareagował, zgłosił gdzieś to. No, musimy dbać o takie rzeczy. Czy wybierasz się w tym roku na zasiadki sumowe, węgorzowe? Jak tak, to gdzie?
Nie wiesz może, czy na Odrze da się połowić węgorze? Pozdrawiam, oby do wiosny. Co do zasiadek sumowych czy węgorzowych, to myślę, że w tym roku po prostu będzie ich coraz więcej. Na wakacje na pewno planujemy też jakiś wypad. Pewnie nie jeden, ale w tamtym roku sumów nie połapaliśmy. Węgorza mieliśmy tylko jednego. Jednego, tak. Ale myślę, że powinno być ich coraz więcej, nie? Tak, były zarybienia i tych węgorzy jest w Odrze coraz więcej. Nawet słyszeliśmy, że gdzieś tam się w naszych okolicach trafiają. Także jesteśmy dobrej myśli i mamy nadzieję, że w tym roku uda się zarówno suma, jak i jakiegoś węgorza złowić. Czy łowiłeś kiedyś metodą muchową? Nie łowiłem metodą muchową, ale zamierzam łowić i nawet przymierzam się do takiego filmu. Niestety u nas w okolicy nie łowi się na muchę. Zwyczajnie nie spotkałem jeszcze osoby, która by tutaj... Nie, przepraszam, spotkałem kiedyś pana u nas nad Bobrem, gdzie wędkował na muchę, ale naprawdę to był jedyny raz. Nie zdarza się to po prostu ani nad Odrą, ani nad Bobrem. Nie mamy innej wody w okolicy, gdzie można powędkować muchowo. Niestety do wszystkich rzek pstrągowych mamy bardzo daleko, a nie chciałbym nagrywać filmów z pstrągów. Ale myślę, że jak pojadę gdzieś w dalsze regiony Polski, to taki film muchowy się pokaże i jak najbardziej spróbuję tej metody. Oczywiście pamiętajcie o łapie w górę, to jest najważniejsze. Aaron, poproś widzów o łapki. Pamiętajcie, łapka w górę, komentarz. Oczywiście jeśli macie jeszcze jakieś pytania do następnego Q&A, możecie je zadawać śmiało w komentarzu, postaramy się odpowiedzieć. I oczywiście pamiętajcie, zalajkujcie nasz fanpage na Facebooku, odwiedźcie naszą grupę WKO Pokaż, że wędkujesz całkowicie dla przyjemności. Pamiętaj o subskrypcji, subskrypcja jest najważniejsza, wtedy zostajesz naszym widzem i możesz być z naszymi materiałami na bieżąco. Tak więc zapraszamy na kolejne filmy i do zobaczenia, trzymajcie się, hej! Hej! Planowałeś kiedyś jeździe na chłopie? Nie, mójka! Ale musi drzeć ryja, nie? Gepen down, gepen down! Jepią w łatkę, buf!